doskonale się orientuje w tych stosunkach regionalnych, choćby przez fakt, że przez długi czas pełniła obowiązki wojewody polskiego, to bardzo bym teraz prosił o parę słów komentarza do tego. Że jedno stwierdzenie, które na taśmach prawdy tych krajowych padło, to na pewno to, że tak naprawdę państwa nie ma. Państwo jest tylko teoretycznie i na papierze, bo skoro może nie być ani prezesa Rady Ministrów, ani wicepremiera może nie być, to ja po prostu apeluję, żeby nie powoływać ani premiera, ani wicepremiera, zaoszczędzimy po prostu przynajmniej do końca kadencji parę złotych i być może to, co taką lekką ręką premier na odchodne rzuty premiera Tuska, przy zastosowaniu wszelkich możliwych sposobów, taktyk i tak dalej, do tego się nie będziemy odnosić, natomiast chcę jakby no, w kilku zdaniach podsumować, co też zostawia Polakom. Oczywiście zostawia gospodarkę w bardzo złym stanie, zostawia oficjalnego długu publicznego ponad bilion, mówi się o tym, że nieoficjalnego to już jest 3 biliony, zostawia rzucone tak właśnie sobie 36 zł brutto dla emerytów i rencistów wielką podwyżkę, z tym, że proszę Państwa już tak bardzo szybko Polacy zapominają, że to nie kto inny jak senator Platformy Obywatelskiej Libicki bardzo chełpił się tym, że właśnie zabrał rencistom i emerytom bezpłatne leki. Więc chciałabym zapytać, ile zabrał, a ile dorzucił, więc po prostu no, jest to nieuczciwe zagranie wobec Polaków, jest to naigrywanie się, nietraktowanie poważnie. Cóż jeszcze zostawił? No na pewno zostawił nam 67 lat do emerytury, tak? Myślę, że na pewno ci, którzy będą pracowali do 67 roku życia, na pewno będą go bardzo jeszcze długo wspominali, chyba że rządy nasze Prawa i Sprawiedliwości, my o tym cały czas mówimy, po prostu wrócimy do 60 roku życia. No cóż nam jeszcze zostawił? Myślę, że tutaj będę mówiła o pokoleniu średnim i młodym. Otóż pieniądze, które zgromadzili, własne, prywatne pieniądze, po prostu okradziono Polaków, tak to należy nazwać, tak? I dzisiaj pytanie należy sobie zadać takie, tak? Przed odejściem jeszcze ekipy tej rządzącej. Co tak naprawdę stało się z tymi pieniędzmi? To, że zostały wykorzystane na obsługę długu publicznego, no to już wiemy, tak? To, że przewidywania co do nowego budżetu to są takie, że będzie dodatkowa będzie nadwyżka. Otóż się okazuje, że założenia do budżetu są takie, że jeszcze takiego wysokiego deficytu nigdy nie było. On jest około 50 miliardów. No więc pytam się, co się stało z pozostałą częścią pieniędzy, bo jeżeli już zabrano, a w szczytnym celu, to ja myślę, że Polacy potrafią dużo zrozumieć, ale dobrze by było, żeby nas nie okłamywać, żeby być rzetelnym wobec nas i wytłumaczyć ludziom, co się stało z pozostałymi pieniędzmi. Ja rozumiem, że idą wybory, że trzeba po prostu kupić sobie część wyborców w różnym układzie, właśnie poprzez jakieś tam podwyżki, najpierw się zabiera, potem się daje, ale myślę, żeby być poważnym rzeczywiście politykiem, no już w tej chwili na salonach brukselskich, to trzeba by było do końca rzeczywiście poważnie traktować przede wszystkim swoich rodaków. No co jeszcze po Donaldzie Tusku mamy? Oczywiście niesprawną służbę zdrowia. Ci, którzy chorują, chorowali, to wiedzą, że trzeba mieć zdrowie, żeby chorować. Ci, którzy nie, to życzę, aby jak najpóźniej mieli styczność z tą obecną służbą zdrowia. No cóż jeszcze? Oczywiście wysokie bezrobocie. Oczywiście tak, wysokie bezrobocie w kraju, wysokie bezrobocie w województwie, wysokie bezrobocie mamy również w mieście Grudziądzu. To, że mamy, to wszyscy wiemy, tak? Natomiast nie zostawiono nawet namiastki, jak postępować i co zrobić, żeby to bezrobocie ograniczyć. Bo proszę Państwa, wpuszczenie trochę do systemu pieniędzy poprzez Fundusz Pracy, czy z Europejskiego Funduszu Społecznego, czy z innych funduszy europejskich, to jest jednak za mało, ponieważ to po prostu nie tworzy trwałych miejsc pracy. I myślę tak, że różne pomysły na to, jak wesprzeć polską rodzinę, jak jej ulżyć, jak ją dofinansować. Ja myślę, że Polacy tak naprawdę to oczekują pracy, nie potrzebują łaski, potrzebują pracy, godnej płacy, tak żeby mogli swoją rodzinę utrzymać. Także nie będę już więcej tych
tematów przywoływała, natomiast myślę, że te są takie najważniejsze, no i może jeszcze tylko taki chichot historii, tak, topi się ten rząd łącznie z prezydentem Komorowskim na czele, że tyle zrobiono dla wielodzietnych rodzin, tylko proszę Państwa, którą wielodzietną rodzinę stać na to, żeby pojechać, nie wiem, na wczasy, na wycieczkę, pojechać, nie wiem, do muzeum, do kina, więc tak naprawdę znowu ta pomoc kierowana jest nie tak, jak powinna być. Jeżeli chodzi o taśmy prawdy, no to rzeczywiście myślę, że Polacy długo będą pamiętali. Myślę, że przynajmniej część społeczeństwa została przebudzona i zaczęła myśleć, samodzielnie myśleć, że rzeczywiście byli oszukiwani, że byli traktowani niepoważnie. I tak jak tutaj wcześniej nasz kandydat na prezydenta, Andrzej Wiśniewski, wspominał, to nie jest tylko tak, że na samych szczytach były takie taśmy prawdy, że to, co się działo, mieliśmy okazję usłyszeć, bo również i tutaj na poziomie tym regionalnym mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak sprawy ustawiane były w województwie, więc myślę, że to pokazuje, że ta władza od samej góry do samego dołu jest po prostu no zepsuta. Zresztą mamy na własnym podwórku przykład, pamiętacie Państwo, nie tak dawno przypadek prezydenta Sikory, wniosek CBA, ponowne powołanie przez prezydenta Malinowskiego na to samo stanowisko, proszę Państwa, no to jest po prostu arogancja buta i to jest brak szacunku dla nas wszystkich. Myślę, że teraz na chwilę pewnie tobie oddam. Teraz może kilka słów o tym, jak wyglądają przygotowania Prawa i Sprawiedliwości. Jak wiadomo, no, my właśnie przygotowujemy się do tych wyborów, myślimy o tych wyborach od wielu, wielu miesięcy. Tak naprawdę myśleliśmy o nich od poprzednich wyborów, wyciągając wnioski z błędów również, które wtedy popełniliśmy. I dzisiaj możemy chyba powiedzieć, że jesteśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, jako Ruch Grudziądza do tych wyborów przygotowani. Przygotowani zarówno programowo, tutaj jest, widać, program jest Prawa i Sprawiedliwości na kadencję 2014-18. Mogę powiedzieć, że praktycznie jest gotowy i uzgodniony, jest po pierwszym czytaniu, więc już jakby po takiej akceptacji, jeśli chodzi o główne punkty. Oczywiście jeszcze są możliwe drobne zmiany, poprawki, ciągle jeszcze wsłuchujemy się w różne opinie i głosy. Sądzę, że w najbliższych dniach zostanie on już wydrukowany w takiej pełnej formie i będzie udostępniany. No, co tu dużo mówić, w zasadzie każdy, kto żyje w tym mieście, wie, że w tym programie musi być kilka zasadniczych punktów i one w naszym programie są. To znaczy punkt zasadniczy, no musimy dać Grudziądzanom pracę. To jest zasadniczy problem, od którego nikt, bez względu na to, co by nie chciał robić, nie ucieknie. To jest jedna zasadnicza rzecz. Druga, musimy też zdefiniować kierunki rozwoju miasta, to znaczy to, w jakim kierunku Grudziądz ma się rozwijać i za co będą żyli Grudziądzanie za 5, 10 czy 15 lat. Dzisiaj mamy taką sytuację, że ludzie nie mają pracy, że Grudziądzanie uciekają z miasta, ponieważ nie widzą tu dla siebie perspektyw i w naszym programie na te właśnie, na to zapotrzebowanie odpowiadamy. Ale bardzo ważną częścią tego programu, zaraz jakby po tych postulatach związanych z pracą i rozwojem Grudziądza, mówimy też o tym, że konieczne jest definitywne rozbicie czegoś, co określam jako grudziądzką sitwę. To jest coś, z czym mamy do czynienia w kraju, w województwie, na każdym szczeblu, co Platforma Obywatelska przez 8 lat budowała i z czym mamy również do czynienia w Grudziądzu. Dlatego to jest takie ważne, mówimy też o tym, jak to zrobimy, jakie wprowadzimy mechanizmy, jakie patologie i jak będziemy zwalczać, o tym jest mowa w tym programie. Dlaczego to jest takie ważne? No jest to ważne, ponieważ właściwie żaden nasz pomysł, czy to na rozwój Grudziądza, czy na podniesienie jego potencjału dochodowego i tak dalej, będzie niewykonalny, jeżeli tej sitwy
korupcjogennych powiązań nie rozbijemy na samym początku. Dlatego do tego również przywiązujemy bardzo dużą wagę i to jest jednym z ważnych punktów naszego programu. I zresztą będą Państwo mieli okazję to sprawdzić. Jeżeli chodzi o inne przygotowania, no w tej chwili możemy właśnie powiedzieć, że mamy skompletowane, nie chcę powiedzieć listy kandydatów, ponieważ kandydatów mamy więcej niż możliwości, niż miejsc, w związku z tym czeka nas jeszcze ciężka praca związana z wyłonieniem najlepszych spośród tych, którymi dysponujemy, ale jakby tę część pracy mamy już wykonaną, no i w najbliższym czasie będziemy się starali również zaistnieć publicznie i to i w mediach, i w różnego rodzaju reklamie wizualnej, jak również w regularnych, co najmniej cotygodniowych konferencjach prasowych poświęconych już konkretnym grudziąckim problemom i tym, które już mamy zdefiniowane, które znalazły się w naszym programie, ale również tym, z którymi dotrą do nas mieszkańcy. Te konferencje cotygodniowe będą się odbywały tutaj już w tym nowym biurze, w tym nowym pomieszczeniu. Tyle może, jeśli chodzi o stan przygotowań do wyborów. Czy są jakieś pytania ze strony mediów, prasy? Nie boicie się, że ludzie będą mieli problem do Was dotrzeć przez to targowisko? Co już znajduje się w tej chwili w programie, a jeszcze pewnie troszeczkę go zmodyfikujemy po tych spotkaniach z Grudziądzanami, to proszę Państwa, na pewno wizerunek Grudziądza koniecznie, diametralnie musi się zmienić. Myślę, że jak wyjrzymy za tutaj naszą szybę, to się okaże, że mamy właściwie stały element wizerunku miasta rozkopanego. Ludzie, którzy nie mogą dojść, ludzie, którzy nie mogą spokojnie zrobić zakupów. Mam nadzieję, że mimo tego, co mamy za oknem, czyli rozkopane ulice, jednak Grudziądzanie będą na tyle zdeterminowani, że nas odwiedzą i przyjdą podzielić się swoimi spostrzeżeniami, bolączkami w innych częściach miasta. Powiem tak, zupełnie odkryję teraz, że to nie jest przypadek, że nasze biuro tutaj właśnie się znajduje. Chodzi o to, żeby właśnie pokazać, że tak nasze miasto po prostu wygląda, a chcę powiedzieć, że jest to centrum miasta, jest to starówka, która powinna być wizytówką. O czym my mówimy? O inwestorach, o turystach? No to jest po prostu bajka, tak? Można snuć znowu na następne wybory, robić piękne wydawnictwo, pokazywać, co my będziemy robić, ale wystarczy spojrzeć za okno i widzimy, jaka ta rzeczywistość grudziącka jest. Że jest to wybór tego miejsca przez Prawo i Sprawiedliwość na swoje biuro wyborcze, to jest wyraz naszej solidarności z tymi wszystkimi mieszkańcami Grudziądza, właścicielami sklepów, właścicielami zakładów usługowych i tak dalej, którym od 2 lat utrudnia się życie i wyrazem naszej solidarności jest to, że my nasze biuro też zlokalizowaliśmy w tak nieprzychylnym dla jakiejkolwiek działalności otoczeniu. Ale robimy to po to, żeby dać sygnał, że na to również mamy pomysł, na to również mamy program i wierzę, że mieszkańcy tak właśnie tę naszą lokalizację tu odbiorą, a być może dzięki istnieniu tego naszego biura na sąsiednich, na tych ulicach pojawi się zdecydowanie więcej ludzi, również z korzyścią dla okolicznych sklepów, zakładów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale proszę to traktować jako wyraz naszej solidarności z tymi wszystkimi, na których to nieszczęście obecna władza ściągnęła. Jeszcze jedno pytanie. Chce Pan rozwijać grudziącką sitwę? Moje pytanie, kto należy do tej sitwy? Hmm.
Myślę, że wszyscy Grudziądzanie doskonale wiedzą, kogo mamy na myśli, mówiąc o Sitwie. Mówimy tutaj o całym jakby łańcuchu czy sieci powiązań, polityki, biznesu, prawda, i tak dalej, o których Grudziądzanie doskonale wiedzą, które tak naprawdę wyznaczają kierunki rozwoju miasta, a nie to, co jest rzeczywistym jego interesem. I do tego należą oczywiście czołowi grudziąccy politycy. Do tego kręgu należą wielu merytorycznych urzędników w tym mieście. No i do tego kręgu należy również szereg wpływowych ludzi biznesu. Myślę, że w kampanii wyborczej, tej wizerunkowej, plakatowej, gazetkowej, no będziemy mieli okazję powiedzieć już tak expressis verbis i do końca, kto do tej Sitwy grudziąckiej należy. I nie będziemy od tego uciekać. Zapewne. Prezydent Grudziądza należy do Sitwy? Wie pan, to jest tak, że tego typu układ, żeby powstał, to musi mieć przyzwolenie na samej górze, ponieważ jeżeli by tego przyzwolenia na samej górze nie miał, to by po prostu nie powstał. W związku z tym prezydent Grudziądza musi na istnienie tego typu układów przyzwalać. Jeśli można dwa słowa jeszcze, to co będzie pan Andrzej. Koleziostwo i prywatne układy. Biorę tylko torowisko na ulicy Chełmińskiej. W nocy za milion 200, wszystko ładnie opuszczono, wszystko ładnie drogę dojazdową zrobiono. Na lotnisku, gdzie był pan prezydent Malinowski, był zakaz skrętu w lewo. Wziąć drugi przykład. Przypuśćmy pana Sikory. Kupił sobie jakąś tam działkę z innymi wspólnikami, to wszystko sobie kupił, tak, i co się okazuje, że według niektórych ludzi największym drwalem w kraju to jest pan prezydent Malinowski. Dlaczego? Bo tyle hektarów, co wycięto lasów, drzew, tak chcę powiedzieć. Ja myślę, że... I tu podejrzewam właśnie te właśie, tak jak pan powiedział, ja myślę, może że te tak. Sitwa. My zasygnalizowaliśmy jakby działanie tych powiązań, natomiast tak jak powiedziałem, w naszej kampanii wyborczej nie będziemy unikali mówienia wprost o tym, co w tym względzie nam się nie podoba i co chcemy zmienić. Ja może przeczytam państwu taki, żeby zamknąć ten wątek, przeczytam fragment z naszego programu. Wprowadzimy czytelne i transparentne zasady wynagrodzania urzędników oraz prezesów spółek i dyrektorów jednostek komunalnych. Uniemożliwimy łączenie funkcji urzędniczych, prezydenta, wiceprezydenta, sekretarza, skarbnika, kierowników z funkcjami w radach nadzorczych i pobierania wynagrodzenia z tego tytułu. Zapewnimy pełną transparentność wynagrodzeń osób decyzyjnych w urzędzie, spółkach i jednostkach samorządowych. Wprowadzimy zasadę składania oświadczeń przez osoby decyzyjne o związkach członków ich rodzin z firmami i instytucjami miejskimi lub pracującymi na miejskich zleceniach. I wreszcie kolejny punkt. Dokonamy przeglądu takich związków wśród kadry zarządzającej urzędu i jednostek samorządowych. My, nie ukrywam, taki przegląd i takie rozeznanie w wielu przypadkach mamy i tam, gdzie wiemy, że tego typu związki istnieją, nie wiemy na pewno o wszystkich oczywiście, bo trudno, żeby opozycja to wiedziała, ale tam, gdzie wiemy, że takie związki istnieją, będziemy o tym głośno w kampanii wyborczej mówić. Jakie jeszcze państwo macie pytania? Czyli zanosi się na to, że ta kampania nie będzie aksamitna. Kampania będzie merytoryczna. Nie zamierzamy prowadzić kampanii o niczym, bo chodzi tu o rzecz naprawdę bardzo poważną, jaką jest nasze miasto. A ja dzisiaj dużo mówiłem na początku o niepoważnych politykach, ale zapewniam, że my chcemy być bardzo poważnymi lokalnymi politykami i tak będziemy nasze miasto
traktować. Dlatego jeżeli ktoś oczekiwałby kampanii polegającej, nie wiem, na klepaniu się po plecach, to z czegoś takiego się nie doczeka, bo my zamierzamy prowadzić bardzo, bardzo poważną rozmowę o naszym mieście. Czy sprawa wniosku CBA o odwołanie wiceprezydenta miasta jest dla Państwa zamknięta, czy będziecie jeszcze wracać do tego tematu? Absolutnie nie jest zamknięta. Nie jest zamknięta z wielu powodów. Nie jest zamknięta i mam nadzieję ciągle ze strony samego CBA. Natomiast my jako Prawo i Sprawiedliwość też nie zamierzamy tej sprawy potraktować jako zakończonej. Będziemy mieli tam swój wkład, zresztą już mamy, ponieważ merytoryczne pytania złożone przez pana radnego Szymańskiego nie doczekały się jak dotąd odpowiedzi, co nie znaczy, że my na taki stan rzeczy się godzimy, oczekujemy takich odpowiedzi, jakich nie otrzymamy, będziemy z tego też robili odpowiedni użytek, także sprawa bynajmniej nie traktujemy sprawy jako zakończonej, wręcz przeciwnie, jest to w naszej ocenie sprawa rozwojowa, albo przynajmniej w toku. Czy jeszcze jakieś Państwo macie pytania? Proszę Państwa, ja chciałbym teraz na koniec jeszcze dwie krótkie sprawy. Otóż przede wszystkim chciałbym prosić przedstawicieli mediów wszelkich o to, aby przekazali Grudziądzanom, mieszkańcom Grudziądza informacje, no to na pewno zrobią o tym dzisiejszym otwarciu, ale jednocześnie, że przekazali informacje o tym, że od najbliższego poniedziałku, od 10 do 18 każdego dnia w tym miejscu, weekendy też? W sobotę, natomiast w niedzielę, w niedzielę i święta będzie zamknięte, także w poprzednie dni i w soboty będzie możliwość przyjścia, porozmawiania o mieście, złożenia skargi, wyżalenia się, powiedzenia komu, gdzie w tym mieście dzieje się krzywda, ale również porozmawiania o tym, jakie kto ma pomysły na to miasto, co chciałby, żeby tutaj zostało zrobione. I w najbliższym czasie, mam nadzieję, że już w poniedziałek, bo tu będzie oczywiście osoba prowadząca to biuro, która będzie zawsze, natomiast mam nadzieję, że od poniedziałku będziemy w stanie już przedstawić też grafik dyżurów, kandydatów na radnych, kandydatki na do sejmiku wojewódzkiego i moich dyżurów też będę starał się w ciągu tygodnia przynajmniej parę godzin w tym biurze być do dyspozycji mieszkańców. Generalnie nastawiamy się oczywiście w kampanii wyborczej na to, żeby być tam, gdzie są mieszkańcy i będziemy do nich wychodzić, ale również będzie nas można spotkać tutaj i tu z nami będzie można na wszystkie te tematy porozmawiać. I przekazanie tej informacji bardzo bym Państwa prosił. I proszę Państwa, jakby w ramach, czy jako początek tego biura interwencji, o którym chciałbym, żebyśmy rozmawiali, chciałbym poprosić obecną tutaj panią Zosię Chlebowską o bardzo krótkie przedstawienie jednego z takich problemów, który pojawił się w naszym mieście zupełnie ostatnio, a związany jest ze sprawą, którą mieszkańcy interesują się już od wielu miesięcy. I między innymi tego typu sprawy, jak ta, którą za chwilę przedstawi pani Zosia, to też są sprawy, na które tutaj w tym biurze oczekujemy. Na pewno w tym biurze będziemy wysłuchiwali różnych spraw, natomiast ja chciałam powiedzieć, że w życiu społeczeństwa przychodzi taki moment, w którym musi powiedzieć władzy, sprawdzam. Ja żyłam jednym tematem, właściwie dwoma. Pierwszym to był park miejski, o który walczyliśmy z bardzo dużą grupą ludzi przeciwko wycince zabytkowych drzew. Natomiast zaufaliśmy prezydentowi, zaufaliśmy wszystkim tym, którzy nas zapewniali, że krzywda zielonym płucom tego miasta się nie stanie. Dzisiaj minęło półtora roku od momentu, w którym zakończyliśmy tę akcję protestacyjną. Zakończyłam wysyłanie pism w
tym również pism do wojewody, pozostały bez odpowiedzi. Przychodzi taki moment, w którym mówimy do władzy: sprawdzam. Chcemy wiedzieć po prostu, jak jest. Poświęcę uwagę i czas do czasu, aż wyjaśnimy, dlaczego zostaliśmy jako społeczeństwo wprowadzeni w błąd, żeby nie użyć drastycznego określenia oszukani. Ponieważ ekspertyzy, które zgromadziłam na przestrzeni półtora roku, w tym opracowania historyczne złożone na zamówienie urzędu, w tym odpowiedzi pana prezydenta na piśmie, gdy zapewniał, że dołoży wszelkich starań, żeby ten park był traktowany ze szczególną uwagą jako zabytek niepowtarzalny ogrodnictwa polskiego, ogrodów. Okazuje się, że z tymi wszystkimi deklaracjami, zapewnieniami, łącznie z tym, że jest to rewitalizacja parku oparta na jego stanie faktycznym z lat 20. tamtego stulecia, wszystko minęło się z prawdą. Wszystko minęło się z prawdą. Polega to na tym, że... Przepraszam bardzo. Polega to na tym, że powiedziano społeczeństwu, iż park otrzyma szatę i tożsamość z lat 20. tamtego stulecia. Okazuje się, że w tej chwili jest to taki masz-miks, właściwie każda rzecz tam w tym parku robiona, rewitalizowana, zmieniana, jest jakby zupełnie innej epoki, z innego stulecia. Ale skandalem dla społeczeństwa, i to wywołało ogromne poruszenie, jest zatajenie faktu przez półtora roku, że place zabaw dla dzieci, czy to jest jakiś Disneyland, który płynie ze Stanów Zjednoczonych i będzie społeczeństwo Gruziąca kosztował 2 miliony złotych. Moje pytanie brzmi, jaka jest opieka konserwatora, który dbał o detale i zapewniał, że te drzewa, które są wycinane, są absolutnie chore i muszą być usunięte, bo zagrażają życiu, natomiast nie zatroszczył się o taki detal, że w tym parku na przestrzeni 3 hektarów umieszczają wszystko, czego w latach 20. tamtego stulecia nie było. Nie było ścieżek do łyżworolek, nie było pola do gry w bóle, nie było lodowiska sztucznego, nie było parkingu, nie było nawet tego ogromnego stawu, który dzisiaj nie jest odnowiony w całości, tylko jakimiś tam domowymi sposobami uszczelniany. Ten staw powstał w 1939 roku, więc nie odtwarzamy tożsamości czegoś, z czego Grudziądz był niebywale dumny, miejsce, które odwiedził prezydent Mościcki i tak dalej. Oddadzą nam w grudniu, i to jest zagadka, dlaczego w grudniu oddaje się park, który składa się, jego cała uroda i cały sens tego parku składa się z zieleni, z nasadzeń, z rabat, z tego słynnego rosarium, czyli tak zwanej różanki. Jak mieszkańcy mają ocenić jakość tej pracy i wydanych 7 milionów złotych na ten cel, jeżeli w grudniu to wszystko przykryje śnieg, a w najgorszym wypadku tony gnijących liści, tak? Będziemy badali i zadawali te pytania do skutku. Dlaczego w przetargu ogłoszonym na tak wysoką kwotę inwestor nie zażądał od wykonawcy w rubryce specjalizacja i doświadczenie, odstąpił od dochodzenia, czy ta firma, która ten przetarg wygrała, jakie posiada doświadczenia w tego rodzaju pracach, w renowacjach i tak dalej. Okazuje się, że najprawdopodobniej żadnej, patrząc na to, co się stało z naszym parkiem miejskim, to ten park, to serce miasta zielone dostało zawału. To są sprawy, którym poświęcę uwagę w pierwszej kolejności, ponieważ one dotyczą mojego miasta, leżą mi na sercu. Winnam to jestem tym wszystkim ludziom, którzy się od samego początku sprzeciwiali. To jest, my to nazwaliśmy przez półtora roku parkiem tajemniczym, ponieważ z każdym pytaniem, z jakim się zwracaliśmy do radnych odnośnie tego parku, kto wygrał przetarg na ten plac zabaw, gdzie był ogłoszony konkurs, jak to ma wyglądać, czy były konsultacje społeczne, panuje tajemnicza cisza. Panuje tajemnicza cisza. Nie sposób te informacje z Urzędu Miasta na piśmie lub telefonicznie lub osobiście otrzymać. Ale nie było konsultacji, powstały nie było konsultacji społecznych żadnych. Jeden projekt, on kosztuje 5 300 tysięcy złotych, które kosztuje... jest po przetargu. Natomiast 7 milionów to jest 183. Wartość szacunkowa, która została wpisana na tablicę. Po przetargu jest 5 z hakiem.
z czego Unia oddaje ponad 3 miliony. Jeżeli tak, to wygląda, jak Pan mówi, to proszę powiedzieć, dlaczego wcześniejsza tablica zawierała kwotę 5 200 000, czyli dokładnie tą, która opiewała w przetargu, natomiast 3 miesiące temu ta kwota została zamalowana i naniesiona nowa, nie 7 milionów, a ja mam to nie na zdjęcia. Nie wiem, nie śledziłem tablicy. Śledzimy. Ja śledzę i tak to dokładnie wygląda. Nie śledziłem tablicy, natomiast mam oficjalne. Rozpoczęcie prac, tylko pojawia się tuż przed ich zakończeniem. No powinno być chyba odwrotnie, bo ja rozumiem, że gdyby tam widniała kwota 7 czy 8 milionów, a teraz, ponieważ zadanie się kończy, pojawiła się kwota urealniająca to, no to byłoby jakoś zrozumiałe. Natomiast poprzednio była kwota bliska temu, o czym Pan mówi, czyli tej kwocie przetargowej, natomiast od kilku tygodni jest tam przemalowana kwota na 7 milionów z kawałkiem. No, przyzna Pan, że jest to dosyć dziwne postępowanie. Dziwne. Ale proszę Państwa, prosiłem tutaj Panią Zosię o przedstawienie tego, bo ona oczywiście prowadzi tę sprawę od wielu miesięcy i będzie ją dalej również w naszym imieniu prowadziła, ale chciałem tylko pokazać to jako jeden z przykładów tego, z czym mieszkańcy miasta mogą do nas przyjść. I zapewniam, że jeżeli z jakimś problemem przyjdą, tu go przedstawią, to my gwarantujemy, że zapewnimy tej sprawie ciąg dalszy, czy za pośrednictwem naszych radnych, czy za pośrednictwem posłów, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Także żadna sprawa prawdziwa, z którą tu mieszkaniec Grudziądza przyjdzie, nie zakończy się na pogadaniu, prawda, i nie umrze śmiercią naturalną. Każdą sprawą, każdym problemem, z jakim mieszkaniec Grudziądza do nas przyjdzie, będziemy się starali najlepiej, jak tylko potrafimy się zająć i kontynuować. Ale już prosiłbym o ten wątek, może już zamknijmy. Czy jeszcze jakieś pytania dotyczące funkcjonowania biura, czy ewentualnie wyborów mają? Do samorządu idzie wielokierunkowo i to, o czym żeśmy dzisiaj powiedzieli, kandydata na stanowisko prezydenta mamy, kandydata do sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego również. Jeżeli chodzi o wójta gminy Grudziądz, nie jest jeszcze decyzja podjęta, jak również w stosunku do innych gmin także. Na pewno będziemy chcieli się również ubiegać o wpływy w powiecie, także jeszcze po prostu chwila, także zobaczymy, jakie będą te końcowe decyzje.